Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś wam powiem wielkopostnie. Z reguły winnica w Biblii to obraz świata. Winnym krzewem jest sam Chrystus, a każdy człowiek jego latoroślą. Natomiast dziś winnica jest przedstawiana jako dary, które otrzymaliśmy w dzierżawę. Bóg wszystko zaplanował, przygotował, urządził i dał człowiekowi, by robił ze świata użytek. Niestety dzierżawcy nie zamierzają oddać tego, co się właścicielowi należy. Rolnicy okazują się zabójcami, którzy nikogo nie oszczędzają. Wszystkich przychodzących, jak nie zabiją, to przynajmniej porządnie dają się we znaki. Chyba można to porównać do wielu filmów science fiction, w których człowiek uruchamia sztuczną inteligencję, a ona wymyka się spod kontroli i zaczyna żyć swoim życiem. Nie tylko zaczyna działać samodzielnie, ale obraca się również przeciw swojemu stwórcy. W filmach najczęściej trzeba było zniszczyć dzieło, żeby znów był porządek. My możemy zaobserwować to w innym świetle, bo widzimy, że świętość nie robi na wielu ludziach wrażenia, a na wielu wręcz działa jak płachta na byka. Jakże staliśmy się krótkowzroczni i dopadła nas amnezja. Kiedy byliśmy młodzi, chcieliśmy wiele, nawet działanie w kościele nie przeszkadzało. Z wiekiem ten kościół jednak zaczął przeszkadzać. I to nie przez przekonanie czy wypalenie duchowe, ale zwyczajnie z chęci posiadania więcej. Które było o bogactwie, które zaślepia i powoduje biedę miłości. Dziś jest o niewierności. Przecież my nieustannie jesteśmy obdarowywani przez różne dary od Boga. Jednocześnie często jesteśmy nierzetelnymi dzierżawcami, którzy nie chcą oddawać tego, co mu się należy. Wielu ludzi zgodnie z tym, co wyczytamy w liście do Hebrajczyków, krzyżują sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. Nie wystarcza śmierć Jezusa, która dała nam odkupienie, ale dąży się do unicestwienia Go z życia, by nie wzbudzał w nas poczucia grzechu, małości, strachu, obrzydzenia naszymi czynami, by nie domagał się dostrzeżenia, że prawda jest zupełnie inna. Świat nie chciał i teraz jeszcze bardziej nie chce słuchać słów prawdy, którą głoszą słudzy Pana. Mocne są słowa Jezusa o tym, co może spotkać nasze pokolenie. Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Śmierć Jezusa nie jest końcem. Jego odrzucenie nie sprawia, że Kościół umiera. Po prostu następuje czas zgaszenia światła i życia w mroku. Jeden drugiemu będzie wrogiem. Śmierć Jezusa nie była porażką, której wypatrywano z utęsknieniem. Po śmierci nastąpiło trzęsienie i zmartwychwstanie. Ten fragment Ewangelii jest jedną z takich dramatycznych przypowieści Jezusa. Ona odsłania, jak mroczne może być serce człowieka. Nam się wydaje, że jeśli dopada nas strach, to jego przeciwieństwem jest odwaga. Niestety nie, bo ona może zadziałać tylko na chwilę. Przeciwieństwem strachu jest ufność, zaufanie. Bóg, dając nam świat, nie chce go nam zabierać. Dając nam dary, nie chce nas ich pozbawiać. On po prostu chce dać nam nowe, lepsze życie. Lecz nic z tego się nie stanie w człowieku, dopóki nie przyjmuje on Chrystusa jako kamienia węgielnego, czyli podstawy naszego zbawienia i życia wiecznego. Uciekając od tego, nie doświadczamy pełni miłości Ojca, ale czujemy strach, że to, co teraz jest, skończy się i będziemy nieszczęśliwi. Na koniec pytanie zadane przez papieża Benedykta XVI. Pobicie sług odzwierciedla historię proroków i ich cierpienie. I chociaż synowi przypadnie taki sam los, to Pan nie opuści swojej winnicy, powierzy ją innym. Czyż to nie jest opis naszej współczesności? Z Panem Bogiem.